Dzień dobry moi drodzy, kolejna paczka z Chin, a w niej coś takiego, ciekawego. Vlogger trademark, co to jest? Już wam pokazuję. Pozapinane dobrze. Zawartość opakowania to taka mała przejściówka, ale bardzo sprytna, nie dajcie się zwieść. Wszystko, wytłoczka, no pianka. Teraz poprawnie, nie? Mamy tutaj mocowanie na zimną stopkę, czy może być na zimną, może być na gorącą. Zimna czym się różni od gorącej? Tym, że nie ma tych połączeń elektrycznych. Ale zobaczcie, że na dole jest jeszcze wciśnięty gwint mały fotograficzny. Jest oczywiście zaciskanie na tą stopkę. To możemy pochylać w jedną lub w drugą stronę o 180 stopni, czyli 90 w jedną, 90 w drugą, i u góry mały, znowu fotograficzny gwint zakręcany od spodu. Słuchajcie, jakość wykonania tego wszystkiego, powiększmy sobie tutaj, jakość wykonania naprawdę perfekcja. Ja cały czas mówię, że te wszystkie aluminiowe sprzęty z Chin są wykonane naprawdę perfekcyjnie i tutaj nie ma się absolutnie czego doczepić. Ten klucz, który tutaj widzicie, mały imbus M3, z lewej i z prawej strony odkręcacie te śruby. Tutaj są jeszcze gumki takie, które to wszystko dociskają i naprawdę jesteście w stanie ustawić to, żeby można było z pewną siłą to zgiąć, ale żeby monitor czy jakieś inne sprzęty wam się po prostu nie pochylały same. I tak samo również z obracaniem tego, bo jeszcze można to obracać. To jest kolejna śruba dociskowa i no widzicie, ja nawet tutaj w ręce nie jestem chyba w stanie tego utrzymać. O właśnie, ale również da się to przez tą śrubę ustawić. Jeszcze był taka jakby szekla. To jest akurat, nie wiem, z jakiego materiału, ale jest tutaj taki sprytna blokada. I faktycznie jest to zrobione tak, że nie da się tego wyrwać, więc możemy tutaj na pasek to założyć, no i coś sobie przypiąć do plecaka fotograficznego. Dobra, zróbmy sobie może takie ułożenie. Zamiast przypinać to do aparatu, przypnę sobie to do takiego malutkiego statywu. I tutaj mamy jeden z moich monitorów podglądowych. Odepnę to. Zobaczymy, jak to będzie pasować. Fajnie, że właśnie są te... No widzicie, tutaj jakby różnica takiego mocowania, które trzeba pokręcać, a śrubę dociskową, która to naprawdę dobrze dokręci, a cały statyw czy cała stopka jest ustawiona w odpowiednim kierunku, nie? Siedzi. Ustawiamy. Naprawdę to nie będzie się pochylać. O, zaraz zobaczymy, zobaczcie. Leci, nie? Kiedy już doładuję tę baterii, to wiadomo, że to już wtedy będzie zupełnie opadać. Więc wystarczy lekko dokręcić te śruby. Pach. I mamy na pewno stabilność zachowaną. No i dobrze, tutaj jeszcze dokręcimy to miejsce porządniej. No i teraz popatrzmy, czy tutaj się kręci na... A, wydaje mi się, że słuchajcie, że lepiej to będzie działać na aparacie, bo nam się tutaj odkręca sam dół. W każdym razie na pewno to działa. Sprawdziłem to już na aparacie. W tym momencie jeden aparat tutaj mam w domu, więc nie będę tego przestawiał. Dobra, tyle w temacie, słuchajcie. Film pierwszy, ponieważ ta marka wypuściła kilka takich małych sprzętów fotograficznych, to jeden z nich. Zapraszam na kolejne filmy.
Ach, tutaj jeszcze dali nazwę snail. Ślimak. No dobra, może być i tak. Na razie, do zobaczenia. Cześć.